Serwis informacyjny gminy Zbąszynek, Magdalena Tomaszewska, witam Państwa. Najważniejsze informacje z życia gminy Zbąszynek przedstawi burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kilka zdań na temat, co wydarzyło się w styczniu, ale już 2018 roku, ponieważ już ten miesiąc tego 2018 roku jest za nami. Pierwsze to w styczniu odbyły się spotkania we wszystkich naszych jednostkach ochotniczych straży pożarnych. Tu z tego miejsca chciałbym przede wszystkim podziękować naszym strażakom za zaangażowanie w tą działalność społeczną, a jednocześnie jakże potrzebną, wręcz niezbędną dla naszych mieszkańców. Poruszano oczywiście tematy związane ze szkoleniem, z wyposażaniem naszych jednostek, samochodów, jakimi dysponują, w nowy sprzęt, ale też został oficjalnie przekazany samochód nowy marki Volvo, średni samochód gaśniczy właśnie dla OSP Zbąszynek. I od tego momentu OSP Zbąszynek dysponuje dwoma samochodami w miarę, znaczy jednym spod igły nowym i jednym prawie nowym Mercedesem, także jest sprawna do działania. Teraz tylko zostają właśnie szkolenia, żeby byli ludzie wyszkoleni i potrafili ten nowy sprzęt obsługiwać. Zastanawialiśmy się też wspólnie nad właśnie wyposażeniem pozostałych jednostek w sprzęt, a przede wszystkim w odzież ochronną, ubrania ochronne, ponieważ strażak, idąc do akcji, niech przynajmniej będzie sam dobrze zabezpieczonym, żeby szczęśliwie mógł wrócić do domu, do swojej rodziny. Styczeń to też rozmowy i ogłoszenie pierwszych przetargów dotyczących inwestycji, które będziemy realizowali w 2018 roku. Najważniejsze dwa przetargi mamy ogłoszone, to znaczy na budowę ścieżek rowerowych i tu się udało nam wspólnie z gminą Babimost i Kargowa uzyskać dofinansowanie. Jeżeli chodzi o gminę Zbąszynek, jest to budowa 10,5 km ścieżek rowerowych łączących Chlastawę poprzez Kosieczę z Kręckiem i Dąbrówkę Wielkopolską z Rogozińcem. Czekamy z niecierpliwością na firmy, które wezmą udział w przetargu. Mam nadzieję, że takie się znajdą i to zadanie, a przypomnę, ono do końca września ma być zrealizowane tego roku, do końca września tego roku, a więc czasu zbyt wiele nie mamy. Chciałbym z tego miejsca też podziękować z kolei właścicielom nieruchomości, gruntów, przez które będziemy przechodzili, za życzliwe podejście do tematu i to, że nie, póki co nie napotykamy na problemy związane z przejęciem tych kawałków, pasków gruntu pod ścieżki rowerowe. I mam nadzieję, że to się uda. Też ogłosiliśmy przetarg na budowę hali naszej, tej środowiskowej, sportowej w Zbąszynku. Mam nadzieję, że znajdzie się też wykonawca w miarę za sensowną cenę i uda nam się to zadanie zrealizować. Podpiszemy też za chwilę porozumienie ze starostą odnośnie przejęcia zadania budowy ulicy Dworcowej w Dąbrówce jako zadania powiatowego, ale realizowanego przez gminę i dofinansowanego przez gminę i mam nadzieję, że się znajdą wykonawcy, jak również na ulicę Małą w Dąbrówce Wielkopolskiej. Czekamy, czy pracujemy nad dokumentacją przetargową na budowę, modernizację naszej oczyszczalni ścieków i mam nadzieję, że w najbliższym czasie też ten przetarg ogłosimy. To są oczywiście te najważniejsze, ale to są realizowane drobne prace i mniejsze zadania inwestycyjne, które myślę na bieżąco będziecie mogli Państwo obserwować. No, jesteśmy jeszcze w okresie zimowej, co prawda zimy kalendarzowej, nie widać być może tej zimy za oknem, ale już pojawiły się problemy z paleniem w piecach. Niestety jeszcze dalej mamy rodziny, które palą byle czym, również materiałami, którymi się nie powinno palić w piecach. Tu chcę powiedzieć, że niezależnie od apelu, jaki od szeregu lat wygłaszam, żeby jednak się zastanowić nad tym, czym palimy, bo trujemy i siebie, i swoich sąsiadów, i najbliższą okolicę, a z drugiej strony, czyli prośba, z drugiej strony strażnik miejski, policja, bezwzględnie będziemy wchodzili do tych kotłowni, takie prawo akurat nie mamy, oceniali, czym jest palone, włącznie z pobieraniem materiału z komina do analiz i będziemy tu rygorystycznie do tych tematów podchodzić i niestety, ale jeżeli taka potrzeba zaistnieje, czy konieczność wręcz, to będziemy karać. Nie trójmy się nawzajem, jeszcze raz takim apelem się zwracam. Jest to bardzo istotne i ważne, abyśmy się nie wytruli. Mamy te wskaźniki, szczególnie nowotworowe, dosyć wysokie. Zróbmy chociaż tyle,
dla siebie dobrego, że nie zatruwajmy i siebie, swoich najbliższych, swoje dzieci, wnuki, bo nie tędy droga. Również zima, takie przypomnienie, że odpowiadamy za utrzymanie jako właściciele posesji przyległych, za utrzymanie chodników w należytym stanie i odśnieżonych, i posypanych, także również apeluję, żeby na to zwrócić uwagę i jednak no, tą miotłę chwycić od czasu do czasu, czy łopatę, odgarnąć ten śnieg i utrzymać w stanie takim, no, żeby nie dochodziło do nieszczęść, bo wtedy za to będziemy odpowiadali. No i na zakończenie smutna informacja, też na koniec miesiąca, jaka do nas dotarła, to nasz honorowy obywatel, a jednocześnie w jakiś sposób no, osoba, która się zdecydowanie przyczyniła do tego, że mamy najniższy wskaźnik bezrobocia i tej pracy w Zbąszynku jest, czyli właściciel IKA Ingvar Kamprad, że odszedł w wieku 91 lat. Złożyliśmy kondolencje i w formie pisemnej, internetowej. No i szkoda człowieka, który całe swoje życie poświęcił na budowę takiej firmy. No i my troszkę z tego jego tej pracy, jego no, dobrej czy takiej bogatej wyobraźni też możemy korzystać. Także no, niech mu tam sprzyja Pan Bóg i niech mu ziemia, jak to mówią, lekką będzie. No i wszystkiego najlepszego na nadchodzący miesiąc i na nadchodzący czas. Przede wszystkim uśmiechajmy się do siebie i wszelkich radości. Do zobaczenia. 5 stycznia w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie członków Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych. Okazja do spotkania była wyjątkowa. 31 grudnia 2017 roku 100 lat skończył członek Związku pan Jan Banach. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur. Wszyscy życzyli panu Janowi przede wszystkim zdrowia i pogody ducha oraz jak najwięcej radosnych chwil w gronie najbliższych. 10 stycznia w Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wielkopolskiej odbył się doroczny koncert polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu młodych artystów z regionu Kozła. Wszystkich przybyłych na koncert gości, w tym burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego, powitała dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkopolskiej Małgorzata Gruchała oraz zaprosiła do wysłuchania kolęd i pastorałek na ludową nutę. Na scenie kolejne zaprezentowały się grupy szkolne z regionu Kozła, dziecięca grupa regionalnego zespołu pieśni i tańca imienia Tomasza Spychały oraz dąbrowiecka schola. Wszyscy uczestnicy otrzymali w podziękowaniu za przybliżenie świątecznego klimatu, dyplomy i upominki oraz posiłek przygotowany przez panie z koła gospodyń wiejskich z Dąbrówki Wielkopolskiej. 12 stycznia Urząd Miejski w Zbąszynku odwiedziły przedszkolaki z grupy Motylki, aby przekazać około 100 kg zebranej karmy na potrzeby zbąszyneckiego przytuliska. Przedszkolaki i rodzice z niepublicznego przedszkola pod Muchomorkiem w Zbąszynku już od kilku lat włączają się w zbiórkę karmy w ramach akcji Pełna Miska dla Piesków ze schroniska, by wspomóc porzucone zwierzęta, a tym samym uwrażliwić dzieci na potrzeby innych. Za udział w akcji serdecznie dziękujemy. 14 stycznia zagrała już po raz 26 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zbąszynek gra z orkiestrą od 1999 roku, organizując zbiórkę do puszek wraz z koncertem w sali widowiskowej. Zbiórkę na terenie miasta prowadziło 19 wolontariuszy, nad bezpieczeństwem których czuwali ochotnicy z OSP Zbąszynek. Łączna kwota uzyskana z puszek wyniosła ponad 11 tysięcy złotych. Swój wkład miało także koło łowieckie Knieja w Rogoźnicu. W godzinach popołudniowych w sali widowiskowej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury rozpoczął się koncert w wykonaniu artystów z całej gminy Zbąszynek oraz licytację na rzecz orkiestry. Łączna kwota uzyskana z tegorocznej zbiórki to ponad 20 tysięcy złotych. 16 stycznia w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z mieszkańcami poświęcone podsumowaniu 4 kwartału 2017 roku. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur oraz przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel. Burmistrz Zbąszynka rozpoczął spotkanie od podsumowania działań i wydarzeń 4 kwartału minionego roku, omawiając m.in. zrealizowane inwestycje, reformę oświaty, przygotowanie dokumentacji na zadania i inwestycje na rok 2018. Następnie rok 2017 w pracy Rady Miejskiej podsumował przewodniczący Rady Jan Mazur.
Przewodniczący Rady Powiatu omówił budżet powiatu na bieżący rok. W dalszej części spotkania pytania zadawali mieszkańcy. Dziękujemy za udział w spotkaniu i na kolejne zapraszamy w kwietniu. W dniach od 29 do 30 stycznia 20 uczniów z trzech klas o profilu wojskowo-pożarniczym z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku odwiedziło dowództwo garnizonu Warszawa. Młodzieży towarzyszył burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz 10 instruktorów ze Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Komando. Wyjazd był możliwy dzięki programowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Edukacja dla Bezpieczeństwa. W ramach programu uczniowie przyjechali do stolicy, by zwiedzić nie tylko dowództwo garnizonu Warszawa i grup nieznanego żołnierza, ale również Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Uczniowie złożyli też kwiaty na płycie grobu nieznanego żołnierza oraz poznali historię mogiły pod arkadami Pałacu Saskiego. 31 stycznia jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zbąszynka oficjalnie przekazano do użytku zakupiony w grudniu 2017 roku nowy wóz strażacki. Strażacy otrzymali nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4, ze zbiornikiem na środek gaśniczy o pojemności około 3000 litrów, o wartości około 740 tysięcy złotych, wraz z dodatkowym wyposażeniem. W uroczystym przekazaniu wozu udział wzięli zaproszeni przez burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego goście. Lubuski komendant wojewódzki PSP Patryk Maruszak i jego zastępca Przemysław Gliński, komendant powiatowy PSP Janusz Drozda i ksiądz proboszcz Jerzy Kordiak. Na cześć pierwszych naczelników jednostki nowy wóz bojowy otrzymał imię Stanisław. Następnie ksiądz proboszcz Jerzy Kordiak dokonał poświęcenia wozu. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości strażacy i ich goście zostali zaproszeni do zwiedzenia remizy. Tego samego dnia w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbył się Wieczór Kolęd. Uczestników i publiczność powitała Malwina Kubicka, dyrektor Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury, która wspólnie z pracownikami zaśpiewała dwie pastorałki. W tym dniu kolejno na scenie zaprezentowali się Dzienny Dom Senior Wigor, OPS Zbąszynek, Grupa Poddasze, SP Zbąszynek, SP Dąbrówka Wielkopolska, Michał Łysiak i Studio Piosenki ZOK, Schola Dziecięca, Aleksandra Strugała i Katarzyna Weiss, SP Kosieczyn, Grupa Wokalna Akademia, Chór Milenium oraz burmistrz Zbąszynka wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego. W ponad dwugodzinnym koncercie publiczność miała okazję wysłuchać najpiękniejsze kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne. Przepięknie udekorowana scena, wybrane stroje i klimat wprowadził wszystkich w świąteczną atmosferę. Inicjatorem i organizatorem Wieczoru Kolęd jest Szkoła Podstawowa w Zbąszynku z panią Ireną Trypucką na czele. W tym roku ZOK organizował koncert w zastępstwie. Przedstawiamy Państwu informację z realizacji inwestycji i remontów na terenie gminy Zbąszynek. Budowa hali sportowej to jedna z największych i najbardziej wymagających inwestycji, jakie podejmie się miasto. Na ukończeniu są prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Przetarg na budowę hali zostanie ogłoszony w miesiącu lutym bieżącego roku. Całkowita wartość inwestycji jest szacowana na ponad 10 milionów złotych. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi ponad 2 miliony złotych. Termin zakończenia realizacji projektu jest planowany na przełom 2019 i 2020 roku. Kontynuowane są prace przy remoncie chodnika przy ulicy Piastowskiej w Dąbrowcy Wielkopolskiej. Zakres obejmuje odcinek od szkoły podstawowej do skrzyżowania z ulicą Poznańską. Długość chodnika to około 230 metrów. Zostaną wymienione krawężniki i nawierzchnia chodnika. Część kosztów zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego. Gmina Zbąszynek wraz z gminą Babimost i Kargowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Przedmiotem projektu jest budowa sieci ścieżek rowerowych, które będą pełniły funkcję korytarzy transportowych, będących alternatywą dla innych środków transportu. Zakres projektu obejmuje budowę 8 ciągów ścieżek rowerowych o łącznej długości około 25 km, w tym na terenie gminy Zbąszynek budowę dwóch ciągów, to jest Rogoziniec Dąbrowa Wielkopolska oraz Chlastawa Kosieczyn-Kręcko o łącznej długości ponad 10 km. Obecnie trwają intensywne prace przygotowawcze. Ogłoszony został przetarg na realizację zadania. Kolejnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy. Całkowita wartość projektu to ponad 12 milionów złotych. Przyznane dofinansowanie wyniesie ponad 9 milionów złotych. Termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2018 roku. Informację z przebiegu prac Rady Miejskiej przedstawi przewodniczący Rady Jan Mazur. Dzień dobry Państwu.
Szanowni Państwo, początek roku 2018 to również w pracach Rady przyjęcie wszystkich, zatwierdzenie planów komisji, jak również ocena tego, co było w roku minionym. Tematem w sesji styczniowej i komisji było przyjęcie informacji z realizacji strategii gminy Zbąszynek obowiązującej do roku 2020, jak również informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2017. Szanowni Państwo, dodam, że informacja została szczegółowo przedstawiona przez burmistrza na Komisji Wspólnej Rady, jak również prezentacja multimedialna w skrócie wprowadziła nas w tematykę związaną z minionym rokiem. Dodam, że Rada jednogłośnie przyjęła informację z pełnym zadowoleniem z zadań, które zostały wykonane w minionym roku. Szanowni Państwo, początek roku to również czas refleksji. Życzę Państwu, aby ten nowy rok 2018 był przepełniony przede wszystkim radością, szczęściem, miłością, abyście Państwo chociaż odrobinę swoich marzeń mogli w tym roku zrealizować. Pozdrawiam również gminy partnerskie i wszystkich Państwa. Zapraszam do współpracy z Radą Miejską. Dziękuję. Wracając po dłuższej przerwie do przyjętej przez nas tradycji, chciałabym w imieniu pracowników Urzędu Miejskiego w Zbąszynku złożyć Justynie i Sebastianowi serdeczne gratulacje z okazji narodzin córeczki Dalii. Życzymy Wam, aby rosła silna i zdrowa i aby była dla Was źródłem nieustającej radości. To wszystko w tym wydaniu informacji. Na kolejne zapraszam Państwa już za miesiąc.